Witam Was tutaj, cześć, Szanowny Zanosz. Jestem właśnie w tunelu tramwajowym pod Warszawą Zachodnią. Zaczynamy. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czemu wznosz. I zapraszam Was już teraz na torowisko zachodnie Warszawy Zachodniej w serii Warszawska średnica 2050. Znajdujemy się na granicy Woli i Ochoty w różnych oczywiście tutaj miejscach. Wola jest tam dalej przy głównej części Warszawy Zachodniej, ale dzisiaj jesteśmy na torowisku, gdzie jest tego dużo. Są trzy obiekty, o których w głównej mierze opowiem. Chodzi mi oczywiście o obiekty MZ1, MZ2 i MZ3 i zaczynamy bezpośrednio od obiektu MZ3, który właśnie teraz widzicie na mapie i to są oczywiście, przy okazji możecie zobaczyć, tak wyglądają schematy całego torowiska. Jeżeli potrzebujecie, to możecie przewinąć i zrobić pauzę, ale to jeszcze za chwilę go parę razy zobaczymy. Na początku idziemy powoli, idziemy od peronu 9, żeby faktycznie dostać się do tego pierwszego obiektu. Przy pierwszym obiekcie, co prawda krótkie są te wstawki z projektem, jak to mniej więcej wygląda, ale możecie tutaj już zobaczyć, że powstaje. Jakiś jest tutaj element, coś tutaj się pojawia, jakiś beton, no i co tu właściwie będzie. No tutaj jak widzicie jest oczywiście dosyć duża konstrukcja stalowa w środku, że beton tutaj będzie się połączyć i to nie jest tak, że tylko i wyłącznie tutaj się to pojawia, aby sobie coś tam zjechało w dół. Owszem, będzie tutaj zjazd, ale dla dosyć ciekawej linii, bo to będzie zjazd dla linii KDP. Co prawda aktualnie nie jest tutaj budowany w całości ten tor, tylko i wyłącznie obiekt. Do pewnego momentu będą tory, ale dalej w przyszłości będzie miejsce pozostawione na faktycznie powstawienie tam toru. A aktualnie powstają wszystkie niezbędne obiekty, włącznie właśnie z tym zjazdem, aby w przyszłości tylko i wyłącznie, wystarczyło tutaj wstawić torowisko z układem sieci trakcyjnej. To wszystko będzie się tutaj mogło pojawić. Tutaj jak widzicie, faktycznie ten tutaj się zjeżdża. Coraz niżej te pociągi będą mogły zjechać, tak aby bezpośrednio później przejechać pod całym pozostałym torowiskiem, a konkretnie ten tor będzie później przejeżdżać pod pozostałymi trzema innymi torami. No jak widzimy, tutaj już jedzie do nas ciężarówka i jak kurzy, trzeba uciekać szybko na górę, żeby przypadkiem nie zakurzyło mi tutaj aparatu, więc też bardzo szybko wchodzimy po schodach. Oczywiście wszystko bezpiecznie i jesteśmy na górze, uciekliśmy przed kurzem. Ale wracając tutaj do tego obiektu, jak widzicie, powstaje tutaj w całości to. W tym miejscu mniej więcej będą już trzy, nie, to jeszcze jest to miejsce to same. A ja już chciałem zaszalać, ale tutaj cały czas mamy ten jeden tor, który będzie się tutaj łączyć. Natomiast za chwilę dochodzimy, tutaj już jak widzicie jesteśmy trochę dalej, większe są te ściany. To wszystko będzie oczywiście całkowicie zamknięte, tutaj jest po prostu wjazd do tunelu, później będą takie jak przy zjeździe do lotniska Chopina dla pociągów, jeżeli ktoś kojarzy, to tam taki właśnie zjazd jest do tunelu, do stacji lotnisko Chopina, tutaj z podziemią i tam przy wjeździe są takie belki poustawione, które łączą właśnie te tutaj obydwie ściany przed jeszcze całkowitym zadaszeniem. Tutaj będzie ponownie to rozwiązane w różnych, w tym zjeździe, bo tutaj po prostu po jednej, po drugiej stronie będą po trzy tory torowiska. A w tym miejscu będzie się łączyć właśnie podziemne ten pierwszy tor, o którym wam przed chwilą mówiłem, z pozostałymi dwoma. Jeden z tych torów będzie już używany, drugi tak samo jak ten pierwszy jeszcze po prostu będzie czekać na wybudowanie w całości tej linii KDP, ale jest już wszystko przygotowane. Tutaj jak widzicie są mijane takie pale, o dokładnie to jest jedno wiertło, które po prostu się wkręca i usztywnia całą glebę, aby całkowicie tutaj jak będzie faktycznie już powstawać konstrukcja tutaj tego tunelu, nic nie zeszło nam jeszcze w dół, żeby nie osiadło, że tak to powiem. No i to jest zbijane na, nie pamiętam ile, ale kilkadziesiąt metrów pod ziemię. Tak to wygląda mniej więcej tutaj. Jeszcze z góry, te całe miejsce, gdzie właśnie będą pozostawione miejsce na trzy tory kolejowe,
z czego tylko i wyłącznie jeden powstanie w najbliższym czasie. Zdjęcia z drona byście mieli to całkowicie zakończone. Tu już jak widzicie na samym dole widzimy kawałek elementu obiektu MZ2, no ale mamy MZ3, który właściwie teraz widzimy, tutaj z tym całym elementem podziemnym. Głównie widzimy ten wyjazd tego jednego toru, który tutaj się łączy, a ten wiadukt tutaj też przy okazji widzicie teraz po prawej stronie, który jest przy starej linii kolejowej, tam dalej dwa tory wyjeżdżają, to całkowicie zostanie wyburzone i zupełnie inaczej będzie tutaj wyglądać układ torowy, który za chwilę zresztą zobaczymy ponownie, bo będziemy oglądać, jak będzie wyglądać kolejny obiekt, czyli MZ2. Tutaj jeszcze trochę zdjęć, jak widzicie już tutaj dużo jest nowego torowiska, przy Odolanach tutaj, przy Warszawie Głównej Towarowej, tam trochę jeszcze dalej. No i tutaj jest właśnie tak zwana, znaczy no nie tak zwana, tylko naprawdę jest stacja czysta, oczywiście całkowicie towarowa, bez żadnych peronów i właściwie bez żadnego swojego własnego toru. Prawie że. Ale tak to mniej więcej wygląda, jak widzicie. I to jest znowu wracamy do schematu i projektu. Oczywiście tutaj całkowicie jest przekłamane, żeby to wszystko się zmieściło na jednej kartce, jeżeli chodzi o zakręty, aż takie ostre nie będą. No i to jest właśnie ten kolejny obiekt, to jest dosyć też ciekawy. Ten element mógłbym porównać do takiego miejsca w Warszawie, gdzie mamy coś podobnego, tylko i wyłącznie chodzi mi o trasę samochodową. Chodzi mi konkretnie o miejsce, gdzie samochody jadą górą, mają możliwość rozjazdu w jedną lub w drugą stronę, a na dole po prostu przejeżdża jeszcze inna trasa samochodów dla samochodów. Chodzi mi o połączenie ulicy, znaczy nie ulicy, a konkretnie Alei Jerozolimskich z Aleją Obrońców Warszawy. Tutaj mniej więcej, jeżeli ktoś jedzie w kierunku centrum, właśnie coś podobnego jest już zamontowane. A tutaj będzie coś takiego dla pociągów. To znaczy jeden tor przejedzie całkowicie na płasko na dole i później pojedzie prosto na Włochy. Natomiast drugi przejedzie górą i w przyszłości będzie mógł dojechać do Warszawy Alei Jerozolimskich. I tak to tutaj będzie się łączyć. Oczywiście wszystko jest tutaj tak zrobione, żeby jak najmniejszym skosem, jak największą prędkością mogło tutaj być to wszystko zrealizowane, chociaż nic nie przebije jednego tutaj naprawdę bardzo mało ostrego rozjazdu, który będzie się znajdować tam dalej przy Włochach, który może zobaczymy mniej więcej w lokalizacji, gdzie będzie i tam, powiem wam, promień tamtego rozjazdu dla osób, które się trochę bardziej interesują kolejnictwem, jest na tyle duży, że takie rozjazdy jest chyba ich 6 albo 7 w całej Polsce. I to będzie jedyny taki na całej stacji Warszawa Zachodnia. I dosyć ciekawe będzie to wyglądać. No i tam właśnie dzięki temu, że taki jest duży promień, pociągi będą mogły przejechać z prędkością 120-130 km na godzinę. A to jest dosyć daleko od zachodniej, więc ta prędkość im większa, tym lepsza, aby można było na spokojnie to zrealizować. Przy okazji tamten rozjazd też będzie jest składany w całości, oj, daleko poza Polską, bo po prostu nie ma takiej dużej huty tutaj do odpowiednich elementów. Ale oczywiście jesteśmy przy obiekcie MZ2, żeby nie odjeżdżać. Cały czas widzimy, tutaj właśnie jest ten element łączenia właśnie w tym miejscu. Jak widzicie, panowie tutaj pracują i na zdjęciach z dronem, jak będziecie widzieć, to panowie dosyć dużo dalej już przejdą z tym zbrojeniem. Bo latałem dronem jakieś godzinę czy dwie godziny później, bo to no, to jest wszystkie zdjęcia jeszcze ze środy, kiedy byłem faktycznie, tak jak mieliście poprzedni film z całej Warszawy Zachodniej, tylko części pasażerskiej, bez torowiska, to tu mamy torowisko i to było tego samego dnia nagrywane, więc ja naprawdę dosyć niezły odcinek musiałem się przejść, bo prawie do Włoch tutaj doszliśmy, co trzeba przyznać, że no, nie jest to mały plac budowy, naprawdę tutaj się dużo dzieje. No i to jest właśnie ten element, gdzie już się to łączy i też będzie całkowicie zadaszone miejsce tutaj dla pociągu, który będzie jechać dołem. Tutaj jeszcze zdjęcia z drona, aby to wszystko ładnie podsumować. Dokładnie teraz możecie zobaczyć, jak faktycznie jest i konkretnie widać ten przejazd dołem, no i przejazd tutaj wiaduktem, który się będzie tutaj pojawiać. Też jest ciekawostka co do tego wiaduktu. Ten wiadukt pojawia się, a konkretnie pociągi będą wyjeżdżać w powietrze pomiędzy całym torowiskiem. Z jednej strony tutaj jak się będą dwa tory, z drugiej strony będą trzy tory, więc dosyć ciekawy sposób wyprowadzenia tego jednego toru do góry na Jerozolimskie. Czegoś takiego ja przynajmniej jeszcze nie miałem okazji zaobserwować, zwłaszcza na zachodniej oczywiście.
Także tak to mniej więcej wygląda. Tu jeszcze na sam koniec zobaczcie, jak to jest, powoli zjeżdża i tak widzicie, końcówki tego obiektu też jeszcze nie powstaje, ponieważ ona nachodzi na ten kolejny obiekt, gdzie jeszcze nie ma tego tunelu przy obiekcie MZ3. Tutaj MZ2 po prostu na niego nachodzi i też wszystko będzie się łączyć w jedną całość. Lecimy dalej z ostatnim obiektem MZ1, przy którym są najmniej zaawansowane prace, ale też oczywiście trwają. To jest tutaj naprawdę pokaźnych rozmiarów przejazd. Przejazd bezpośrednio tutaj będzie górą dla pociągów, które będą właśnie jechać na Jerozolimskie. Tutaj mamy stary obiekt, który zostanie całkowicie wyburzony, ale nad nim zostanie wybudowany kolejny wiadukt, na którym będą dwa tory z jednym rozjazdem, a pod tym wszystkim będą się znajdować aż 5 torów, czyli dosyć dużo. Tutaj, jak widzicie, już pojawiają się powoli fundamenty pod wzmocnienie gruntu i ten zjazd jednej linii kolejowej, która właśnie tam od tego obiektu MZ2 dojeżdża. No i tutaj przy tym obiekcie pierwszym to wszystko będzie się ze sobą zjeżdżać i oczywiście kończyć. Dalej prace przy jakichkolwiek innych wiaduktach i obiektach nie będą się trwać, nie są też przebudowywane w ramach tej inwestycji, ale możemy trochę jeszcze tego zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. Jak widzicie, jest tego dosyć dużo, tego torowiska tutaj w tym też rejonie. Na tyle dużo, że aż specjalnie ten film się pojawia jako drugi film z zachodniej. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego, to możecie sprawdzić, on był ostatnio na kanale. Też w ramach takiej oczywiście ciekawostki, żebyście mogli zobaczyć. I żeby nie było, macie link do tego filmu bezpośrednio teraz w karcie. Ale tutaj, jak widzicie, to jest stary obiekt, jak widzicie, po dosyć dużym skosem jest w stosunku do całej linii. Teraz tutaj to się trochę zmieni, bo będą aż tutaj dwa tory, chociaż chyba dwa tory tutaj też były wcześniej. Tego dokładnie nie pamiętam, jak to wyglądało jeszcze, no, zanim rozpoczęła się tu całkowicie przebudowa tego wszystkiego, ale z tego, co widzę, no tak, były pewnie dwa tory. No i na koniec jeszcze idziemy właśnie tą trasą tego łuku, o którym mówiłem, gdzie będzie ten niesamowity rozjazd z promieniem, nie chcę przesadzić, ale to jest, nie pamiętam dokładnie, 3 albo 2 kilometry, co jest naprawdę dosyć dużo. Jeżeli ktoś się zna trochę bardziej na matematyce, to oczywiście może zrozumieć, o co tu mniej więcej chodzi. No i tutaj mniej więcej właśnie w tym rejonie będzie to połączenie przy SKMC, jakoś tam dalej to się wszystko będzie łączyć. No i tutaj oczywiście nowe torowisko tutaj powstaje do Włoch, dla linii tutaj, no, tędy chyba głównie jeżdżą pociągi mimo wszystko dalekobieżne, no ale aktualnie nie mogą pojechać, no bo jest całkowicie to wszystko zamknięte. Żeby nie było, że tak po prostu wam tutaj kończę materiał przy 12 minutach, no, czego bym nie mógł zrobić oczywiście, to lecimy dalej z przeglądem całego tego torowiska, jak to wygląda z lotu ptaka, patrząc jakby tak z satelity trochę. Więc jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Tutaj w niektórych miejscach się zatrzymuje faktycznie, no ale mniej więcej w tym rejonie, gdzie teraz patrzymy, będzie naprawdę dużo torów. Tu już widzimy, że jeden właśnie ten obiekt powoli zaczyna zjeżdżać, ten torowisko. No i licząc właśnie z tym torem, który tutaj zjeżdża na dół, mamy 7 torów tutaj będzie. Wszystkie połączone. Już nie mówiąc o tym, tej poczwórnym teraz torowisku, które zjeżdża na czyste, to tutaj będzie 7 torów, czyli po 3 dookoła tego zjazdu na dół. To jest naprawdę duże torowisko, żeby nie powiedzieć, że małe. Po czym te 6 torów będzie przejeżdżać nad tymi pozostałymi 3 na dole. To jest naprawdę niezły rozjazd. Bym powiedział nawet rozmach, jeżeli chodzi o to wszystko. No i w sumie teraz tak pomyślałem, ale już raczej w następnym materiale mam zrobię, to może jakoś trochę inaczej wam pokażę te projekty na żywo, abyście mogli trochę tego lepiej widzieć. Ale i tak tutaj udało mi się, dostałem zgodę na pokazywanie właśnie tam tego projektu, jak to wygląda przy tym torowisku, a że jest to dosyć rozległe, to w ten sposób mogę trochę łatwiej pojawić. Tu już mamy obiekt MZ2 nam się zaczyna pojawiać i od koniec wyjazdu z MZ3. Jak widzicie tutaj właśnie w tym miejscu zaczynają na siebie nachodzić te dwa tunele. Znaczy te dwa tory, pojawia się ten tunel jeden, drugi jedzie górą, później tutaj będzie wykręcać, żeby wjechać na Aleje Jerozolimskie, oczywiście pod najmniejszym zakrętem i pod najmniejszym kątem, jak to możliwe, aby z jak największą prędkością móc tutaj wjechać i nie wylecieć oczywiście. No i w tym mniej więcej miejscu zaczyna się kolejny obiekt, czyli MZ1, a dokładnie tak jak tutaj widzicie, to co wam pokazywałem przed chwilą, tutaj się to wszystko łączy.
w jedną całość i widzimy stary obiekt, który zostanie oczywiście wyburzony, żeby nie było, że tutaj stał. Stary, nie zrobili tego podczas przebudowy zachodniej, będzie całkowicie wyburzony, ale nad nim wcześniej powstanie nowy obiekt. Tak wygląda mniej więcej nowa zachodnia, a konkretnie nowe torowisko do Warszawy Zachodniej, które oczywiście jest niezbędnym elementem, aby całkowicie przebudować tę stację, aby tutaj ruch faktycznie się usprawnił i żeby można bezpośrednio wjechać na przykład z peronu 9 na trasę do lotniska Chopina. Dzięki temu to będzie oczywiście wszystko możliwe w wiele lepszym stanie i żeby to wszystko mogło się tutaj lepiej połączyć w jedną całość. I tak też tutaj to widzicie, mniej więcej, jeszcze z takim przelotem nad tutaj trasą obok linii WKD. Tutaj przy okazji to akurat ten przystanek WKD to jest jeden z moich ulubionych teraz, ponieważ jeżeli nagrywam dla Was to torowisko z drona właśnie, to jest jedna z lepszych miejsc, gdzie mogę podjechać w miarę dobrą komunikacją i kawałek spaceru i mogę wystartować, mniej więcej mieć w zakresie dosyć duży obszar tego torowiska, chociaż i tak trzeba przyznać, że tutaj właśnie co do dronów no i są większe problemy, bo to jest naprawdę dosyć duży obiekt. Przynajmniej tutaj nie ma dużej ilości linii wysokiego napięcia. Tutaj ten obiekt, który właśnie jest teraz na dole bezpośrednio, który widzimy pod jednym torem, on nie będzie realizowany i przebudowany w ramach tej inwestycji, tak tylko w ramach jeszcze informacji, abyście byli tego na pewno pewni. To było na tyle z tego materiału. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tak wygląda Warszawa Zachodnia. Jeszcze niedługo się pojawi jeden film z przelotu nad całą stacją z torowiskiem. A ja tym razem, czasem, kiedy wy to oglądacie, bawię się w Sopocie na studiach. Cześć!